Halo, halo, dzień dobry. Nie, 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 to, to jeszcze... Ja tylko tak patrzyłam... Tylko tak patrzyłam na te pięć sekund. Byłam, byłam taka skupiona na tym, żeby minęło to pięć sekund, że się wystraszyłam jak się odezwał. No ja muszę to powiedzieć takim wiesz, lektorskim głosem. Tam, halo, dzień dobry, witam w trzecim sezonie, czy coś w ten deser. Albo jak zawsze... Zrobimy yy, to, że puszczę naszą rozmowę i ty powiesz intro. Eee, aha, a to teraz ty by... <laughs> Justyna, rozgrzewkę mieliśmy tydzień temu, tak? No dobra, to był już tydzień? Już tydzień minął? Już minął tydzień, ten czas szybko mhm. leci. No jak się go spędza praktycznie cały czas w pracy, no to wiadomo. Horrendum <laughs> Od angielskiego słowa horrendous według słownika PWN. Jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie. Czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. Tak więc witamy serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych słuchaczy na Spotify'u, na YouTubie i na innych platformach, na których słuchacie naszego podcastu. Oficjalnie lecimy z premierą pierwszego odcinka trzeciego sezonu naszego ukochanego podcastu. Jak zapewne będę to montował, to intro już poleciało, więc witam Justyna. Witaj, Mariusz. A jeżeli słyszycie to z podłóżka, to znaczy, że potwór, który tam mieszka, ma bardzo dobry gust. Masz jakiegoś potwora? Chodziło mi bardziej... mówisz witam wszystkich słuchaczy ze Spotify'a, z YouTube'a, a może ktoś, kto słyszy na przykład z szafy albo za okna. I co wtedy? Nie wiem, myślałem, że przez ten tydzień czasu sobie jakiegoś kota przygarnęłaś. Mm, chciałabym. Nie, jedyne co przygarnęłam to drzewko bonsai, które okazało się nie być drzewkiem bonsai, więc nazwałam je Tony, jak potonem Starku, który też ma podwójną osobowość. Bo etykietka w sklepie powiedziała drzewko ponzai, a jak zrobiłam zdjęcie taką aplikacją, która rozpoznaje roślinki, to okazało się, że to drzewko figowe. I co teraz? teraz zrobi, zrobili mnie w chuja. I co teraz? No nic, podlewam je dalej, no i co? No nie wyjebie go. Urośnie Ci takie wielkie drzewo w domu? <laughs> nie, to nie jest, to nie jest, znaczy... Nie wiem, czy to jest takie typowe drzewko figowe, na którym roślą owoce, raczej nie, to się po prostu tak nazywa, to jest jakieś, nie wiem, nie wiem, co to jest, dziwne są te drzewka. To jak kupujesz królika, a sprzedają Ci zająca i miałaś mieć królika miniaturkę, a masz takiego wielkiego zająca mordercę, co nie? O matko, Jakby no nie, no dlatego, dlatego na razie poprzestaję na roślinkach. Niby Ciebie oszukali, ale pasztetu będzie więcej. Mariusz. <laughs> Legalnie jako wegetariancy nie wolno mi się z tego śmiać. Pójdę do więzienia, przestań. Wegańska policja zaraz pakuje mi się na chatę i mnie zaaresztuje. To, tak więc kupiłaś małe drzewko bonsai, a będziesz miała dużego figowca. Nawet nie wiem... Jak dużo figowce rosną? Czy to jest niebezpieczne dla Twojego mieszkania, czy po prostu będziesz to kontrolować? Wiesz, wiesz, to jest tak. Taka... Jak będzie trzeba, to się wyprowadzę wiesz, dla jednego drzewka. To jest tak, o, że wrócisz, wiesz, wrócisz sobie z pracy, a tutaj nagle z małego drzewa, wielkie drzewo, wiesz, które mówi się... Tuż obok mnie jest park. W razie czego po prostu je tam przesadzę i będę je odwiedzać. A to tak trochę smutne. Ale nie. Tak naprawdę to problemem jest, tak naprawdę to problemem jest zupełnie inna roślinka, którą kupiłam. To się nazywa... Zaraz to wygoogluję, czekaj. To się nazywa... Monstera. No może powinnam się skapnąć, po nazwie, że będzie dość dużo. Ale nazywa się inną jej nazwą jest Swiss Cheese Plant, czyli. E, jakby roślinka, roślina ser szwajcarski? Na pewno jest jakieś monstera dziurawa, o tak. No bo to jest ta taka, w której e, jak liście są większe, to robią się w tych liściach takie dziury. Nie I, jakby. I... Ale, to, ale, ale to wygląda sztos. No i ona urosła taka konkretna, i specjalnie dla niej musiałam zamówić jakby osobne. No, jak to się nazywa? Doniczki i ziemię i nawóz. I będę ją dzisiaj wieczorem przesadzać, bo już korzenie jej tak wyrastają spod tej mniejszej doniczki, że woda przelatuje przez nie i tak jakbym podlewam ją, ale jakby mi jej nie podlewała, więc musi mieć nową doniczkę. Nie wiem, co do roślin, to ja mam tylko jednego kwiatka i, i pamiętam jego nazwę. Kwiatek nazywa się Bromalia. No, bro. Więc y, y, strasznie uliczny. On ma czerwone liście. W sumie miał, miał czerwone liście, jak go kupywałem. Teraz ledwo żyje. Ale przez dwa lata. no Mariusz, podlewaj prze, go. Przez dwa lata jest zielony, e, a nie czerwony, więc jakby o, ograłem system. <grym> nie, mysza była u mnie ostatnio i stwierdziła, że mój kwiat ma grzyba, bo go nie wystawiłem na zimowanie na klatkę schodową. A ja mówię, to ja, ja mam wystawiać kwiatki na klatkę schodową. A co, jak mi ktoś ukradnie mojego kwiatka? I się okazało, że u mnie jest strasznie ciepło, jak wiesz. Plus... Jest u Ciebie bardzo ciepło, to prawda, tak, więc się nie dziwię tak. w sumie. Plus, jeszcze kwiatek stał nad grzejnikiem, a grzejnik mi się zepsuł. O, Mariusz, i o nie. Cały czas był odpalony na full, więc jakby zima za oknem, a we wnętrzu były tropikalne warunki. A ten kwiatek nie lubi tropikalnych warunków. Gdybyś Więc... mógł mieć drzewo figowe, jakieś albo cytrynowe, stare, to by ci tam tyle cytryn rosło. Właśnie nad hodowlą własnej cytryny myślałem, ale no, w, taki, w taki dziki sposób, trochę nielegalny, jakby o. chcę nakupywać sobie cytryn i trafić na cytrynę, która ma pestki. I zasadzić sobie ten. zasadzić sobie. to by drzeko, tak zadziałało? Co Czytałeś coś o tym, czy to jest taki randomowy, szalony pomysł? No tak natura działa, Justyna. No ja wiem, ale to, też, o... potrzeba, ale to też potrzeba jakby odpowiedniej ziemi. No i ja się na tym nie znam nie znam na pewno. Ja się na tym nie znam, ale wiem, że tak natura działa. Że natura daje owoce, zwierzaki jedzą owoce, później wydalają. Nasionka, to powiedz mi, to powiedz mi dlaczego, dlaczego na ogrodzie mojej babci nie rośnie, nie rośnie teraz 80 y, czereśni? Bo to chyba przynajmniej tyle razy zakopywałam pestkę czereśni właśnie, mając nadzieję, że coś takiego się stanie. I gdzie są te drzewa? Nie wiem, może wiewiórka przyszła i wykopała orzeszki. <grym>, kurwa, dopadnę ją. I zasadziła gdzieś indziej i zapomniała. że sobie wiewiórki <grym>, też tak robią. Biorą orzeszki, Chowają je, później zasypiają, budzą się, później zapominają, gdzie te orzeszki w ogóle zakopały, umierają z głodu, a drzewo rośnie, no. Ale... <ścoughs> Dla naszych od... słuchaczy, przypominam, to wciąż jest podcast o strasznych rzeczach. <ścoughs> Trochę odpłynęliśmy, jakby 10 minut o rozmowy o roślinach. Może kiedyś będzie odcinek roślinny o, o morderczych roślinach? Zapewne to jest bardzo, bardzo dobry temat na podcast. Ale zaczynając nasz debiut, trzeci sezon, wreszcie po roku czasu, co masz dla nas przygotowane już? A nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jeszcze mój wstęp, o którym zapominam cały czas. Co okay. Ciebie strasznego spotkało w ostatnim tygodniu od odcinka zero? Wiesz co? E, czy my nagrywaliśmy, my nagrywaliśmy ten odcinek zero w zeszłą sobotę, prawda? Zgadza się. To było zaraz po tym, jak. Był piątek. Tak. Jak byłam w parze, więc byłam bardzo zmęczona. W sumie to nie jest straszne, ale mam ochotę się tym podzielić. E, jest trochę straszne. Bo rozcharatałam sobie palec, więc to jest straszny element, ale ym, jak się rozłączyliśmy, to zamiast odpoczywać, postanowiłam, że pójdę na zakupy. I zamiast kupić normalne rzeczy na tych zakupach, jak na przykład chleb czy mleko, w moim przypadku owsiane, to <śpiewanie> kupiłam szafkę, po czym skręcałam ją <śpiewanie> przez kolejne pół dnia. Bez śrubokręta i młotka. Jako młotka używałam swójka, a jako śrubokręta używałam nożyczek i dlatego rozharatałam sobie palec. Ale szafkę skręciłam. I tyle ode mnie. Co powie ci? Gdzie jest? Czeka, czekam, na, czekam na jakieś propsy Za to, że sama skręciłam szafkę To jest pierwszy raz, kiedy sama skręcałam meble Takie bardziej złożone niż jakaś Randomowa, prosta półka Ja czekam na jakieś fanarty Gdzie Justyna jest taka narysowana W lewej ręce swoich mm. I taka szafka Do złożenia z Ikei. No. Ja natomiast Ja natomiast Miałem bardzo straszny koszmar Będę nawiązywał tym koszmarem do naszego podcastu Zero, który jakby wyszedł. Jak to słuchacie, to wyszedł oficjalnie wczoraj, ale nieoficjalnie wyszedł już tydzień temu, gdzie rozmawialiśmy sobie o strasznych rzeczach dorosłego życia. I ja jako mhm. że nie mam prawa jazdy, ani w ogóle się nie znam na autach i nie przebywam w tym środowisku y, osób, y, tak zwanych kierowców, którzy bardziej mają do, do, do czynienia z tymi pojazdami niż ja. Śniło mi się, że poprosiłem swojego. Powiedziałeś, przepraszam, powiedziałeś to w taki sposób, jakby to była jakaś taka oddzielona od społeczeństwa tak. grupa ludzi, <laughs> tak jakaś zamknięta. To, to okay, jeszcze nam, my bardziej jesteśmy tą grupą zamkniętą. klientom ja wiem! Jak ludzie się pytają. A ja, w ogóle, a ja w ogóle, jak zacznę się uczyć, ja w ogóle jestem zupełnie bezużyteczna, bo ja nie piję, więc mogłabym chociaż być kierowcą, a nawet kierowcą nie jestem. A poza tym, jak się zacznę uczyć tutaj, to będę musiała się uczyć po drugiej stronie ulicy, co co będzie bardzo straszne. No, i jak właśnie ta druga osoba, ta druga grupa się pyta, czy masz prawka, ty mówisz nie, to oni są w wielkim szoku. Mm -hmm. Jakbyś nie wiem, nóg nie miała czy coś. No ale wracając do tego, koszmar miałem taki, że poprosiłem swojego kumpla z, z Warszawy, żeby mnie podwiózł 15 kilometrów. I coś mi się obzrało w głowie, że on był taksówkarzem. I się pytam, to ile ci za to paliwo zapłacić? A on mówi: 530 zł. A ja mówię, o, o kurde. Za 15 km 530 zł to trochę drogo. On tak na mnie patrzy, no po znajomościach to 120. Ja się, ja się obudziłem z takim lękiem, że tak wysokie ceny paliwa są, że ja, osoba bez prawa jazdy, y, która porusza się na piechotę, ma koszmary dotyczące wysokich cen paliw y, w naszym kraju. Czy to. Wiesz co, to chyba wiesz, że to chyba jest wszędzie, to jest chyba wszędzie, bo przez ostatni tydzień wszyscy kierowcy, czyli wiesz, ta elitarna grupa, która ma jakieś spotkania co tydzień bez nas, właśnie wszyscy kierowcy mówili mi o tym, jak bardzo ceny paliwa podskoczyły. ja dzisiaj w pracy mówiłem o tym koleżance i ona mówi powiem ci, że śniło mi się coś podobnego. Tylko że śniło mi się, że tankowałam auto i że cena paliwa się zmieniała co ten. Jak patrzyła na dy dystrybutor, co, nie? Mm -hmm. co Co chwilę. I to było dla niej, lęk, że tak cena paliwa szybko skaże, że mm -hmm. <laughs> zaczyna, tankować, zaczyna tankować za 3 złote, a kończy na dziewięciu. Moja menadżerka z pracy mi mówiła, że jak sobie tankowała i patrzyła e, na ten wskaźnik, jak wiesz, jak rośnie ta cena i tak dalej, to przez chwilę myślała, sprawdzała, czy jakby dobrze to, to wytknęła tam do środka i czy to gdzieś nie wycieka jej bokiem. <laughs> Tak więc pozdrawiam wszystkie osoby, które e, są w tej elitarnej grupie e, ludzi, co mają umiejętność prowadzenia maszyny, która składa się z czterech kółek i, i z silnika. I korpusu, czy czegoś tam. I drzwi. Um, mam nadzieję, że stać was na chleb. <laughs> tak więc idealnie 15 minut wstępu naszego e, podcastu, naszej premiery. Ludzie sobie tak słuchają. Co, o czym oni gadają o kwiatkach, o autach. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Jestem, bo ja nadal nie wiem. A będziemy rozmawiać o irlandzkim folklorze. moon, bright out, Tak, jak ostatnio zrzuciłeś mi pomysłem, który już miałam wcześniej, zanim mi nim rzuciłeś. Um, I nie są to Starałam się znaleźć jakieś bardzo mroczne i straszne rzeczy, ale po, bo na początku planowałam, że to będzie o takim specjalnym miejscu, które jest nazywane Wrotami do Piekła i gdzie odbywały się jakieś tam satanistyczne spotkania, ale trochę więcej o tym poczytałam i okazało się, że satanistyczne spotkania to była po prostu grupa jakichś politycznych, związanych z polityką bogatych typów, którzy robili sobie orgie. I więc to takie średnio ciekawe, generalnie. E, także stwierdziłam, że pogadamy o irlandzkim folklorze. Tak jak chciałeś, skrzaty. Skrzatów nie będzie, ale będą inne stworzenia. I to są dość zabawne historie, przynajmniej według mnie. Także zaczynamy. Mogę zaczynać? Tak? Jakieś stworzenia znane, czy bardziej znane, czy mniej znane o, o to mi chodzi? Mniej znane. Jed jedna, jedna grupa jest bardziej znana i to zostawiłam na sam koniec, a trzy to są takie bardzo specyficzne. Um, jakby konkretne stwory z, z imieniem i z nazwiskiem. <laughs> Takiej bardziej postaci. Stwory mitologiczne, które mają jakieś tam swoje legendy związane ze sobą. A więc tak. Dawno, dawno temu, w odległym miejscu zwanym Irlandią, żył sobie mitologiczny olbrzym, który, uwaga, nazywał się Finn MacCool. To był bardzo spoko olbrzym na dzielnicy. Aha. Więc tak, MacCool miał kosę z porywczym szkockim olbrzymem o imieniu Donner, który uważał, że Irlandia należy do niego. E, rozwścieczony roszczeniami Benandonara co do jego Irlandii, McCool poradził sobie ze swoją złością, jak każdy dojrzały olbrzym. Czyli <ścoughs> zaczął gniewnie wrzucać głazy do morza u wybrzeży Antrim w Irlandii Północnej. Wiadomo. Też bawi mnie ten obraz, bo wyobrażam sobie, że tak jak my puszczamy kaczki takimi małymi kamieniami, to dla niego takie głazy są mniej, Skoro to jest olbrzym, to te głazy są pewnie takiej wielkości dla niego, jak, jak dla nas normalny kamień, więc. Nie wiem, czy to było gniewne wrzucanie, czy po prostu taki stał zamyślony, wkurzony i puszczał kaczki takimi gigantycznymi płaskimi głazami. W każdym razie, sposób w jaki głazy wpadały do wody poskutkował dość kreatywnym pomysłem. Film postanowił wykorzystać je do zbudowania mostu, dzisiaj nazwanego groblom Olbrzyma, który biegł od jego wyspy aż do szkockiej wyspy Stafa. Korzystając z własnego architonika. Wyciąć to wyciąć to, wyciąć to, korzystając z własnego architektonicznego geniuszu, mógł wyzwać swojego rywala na porządny pojedynek o losy Irlandii. Ale w mitycznym świecie, w którym to wielkość decydowała o zwycięzcach i przegranych, hehe, po dotarciu na wyspę Staffa Finn zdał sobie sprawę, że nie docenił swojego wroga. Donner był gigantem nawet jak na olbrzyma. Więc lipa. McCool uświadomił sobie, że brutalna siła nic tutaj nie zdziała, więc szybciutko wrócił do Irlandii swoim mostem wstydu. I jak każdy dojrzały olbrzym, postanowił, że najlepszym sposobem na, poko na pokonanie Benandonera będzie zrobienie go wciula. <grym> więc. <grym> po zostawieniu grobli olbrzyma na widoku, żeby Benandoner mógł ją znaleźć, żona Fina McCoola, uwaga, <grym> przybrała go za niemowlę. Kiedy... Przerwę ci w tym momencie. Ja w, Aha. ja w głowie mam jakby porównanie do naszych osiedli, gdzie dwóch hmm. wielkich dresów bije się. To moja ulica, to moja ulica. I jeden dre dres jest bardziej przypakowany od drugiego, i stoi taki gościu po siłowni z plecakiem z Adidasa i rzuca sobie tymi kamieniami wstaw. <laughs> A potem wraca do swojej Karyny I Karyna mówi: Mam wspaniały pomysł, słuchaj. I przebiera go za dziecko. Smoczek, bray. No więc, um, tak, no, przebrała go za niemowlę, więc kiedy przybył jego rywal, zastał żonę, zastał żonę Fina, opiekującą się swoim <noise> ogromnym baby olbrzymem. No i zdał sobie sprawę, wiesz, połączył te elementy układanki, że skoro Bobo Fina jest tak duże, to to sam film musi być o wiele większy. A to oni się nie widzieli? Nie, nie, no bo on się zakradł na tą wyspę, najpierw ten film, zobaczył go z daleka już takiego przypakowanego i stwierdził, o ja pierdolę. Tak, zrobił zwiady swoim mostem gniewu rzucanych kamieni. Wrócił, przebrał się za Dzidziusia i generalnie w ten sposób udało mu się wygrać, bo szkocki olbrzym wycofał się z powrotem do Szkocji z podkulonym ogonem. W pośpiechu w drodze do domu gorączkowo oberwał fragmenty grobli, zrywając wszelkie więzy między Szkocją a Irlandią, aby uniemożliwić Makulowi podążanie za nim. Eee, Makul olbrzym w stroju niemowlaka, odzyskuje niekwestionowaną kontrolę nad Irlandią. No i jedynym minusem tego. I to jest chyba mój ulubiony fragment tej legendy. I jest fakt, że do końca swojego życia musiał pozostać w przebraniu niemowlaka, w razie gdyby szkockiemu olbrzymowi zechciało się go ponownie odwiedzić. <todgłosy> Nie no dobra, to akurat sobie zmyśliłam. Bo Oj, ojdzie ojdzie, ojdzie. Jezu, ja myślałem... To by była najgorsza walka olbrzymów ever. Do końca życia u siebie na dzielnicy musisz udawać dziecko, bo nie wiesz w którym momencie przyjdzie twój oponent z drugiego osiedla i nie przejmie twojego terytorium. <toddź> Żono, podaj mi olbrzymowi obiad. Yy, to znaczy yy, gugu Gaga. <toddź> Ale nie, no, Kul psychologicznie zniszczył oponenta nie dość, że wielkie to jeszcze mądre. Um, no i w tej historii kulturowej jest trochę prawdy, bo Grobla Olbrzyma naprawdę istnieje. Jest to obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i jest on wynikiem eksplozji wulkanu, która nastąpiła około 60 milionów lat temu. Szybkie ochłodzenie lawy wulkanicznej. <gryw> Przepraszam, mam głupawkę. Pozostawiło serię imponujących 40 tysięcy bazaltowych kolumn połączonych ze sobą otaczających północno wybrzeże. Grobla olbrzyma jest to jeden z najbardziej charakterystycznych i imponujących krajobrazów Irlandii. No. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Będę musiał sobie wygooglować. A, ja ci mogę wygooglować. Grobla olbrzyma. O no kurde. Sama nie wiedziałaś? No to, się napra... to się naprawdę... Nie, nie wiedziałam. <grystanie> to się naprawdę wkurwił. Zobacz ile tych kamieni tam jest. O kurde. No i czy? No. To on nie, on nie rzucał kaczki. Znaczy nie robił kaczek do wody. On bawił się w Minecrafta. <grystanie> on brał te kamienie i wbijał swoją wielką łapą w... Nie, ładnie to wygląda. Fajnie, nie? Tak trochę nienaturalnie, ale. No właśnie. No dlatego ludzie, wiesz, dlatego, dlatego właśnie stąd się te wszystkie legendy brały, bo natura jest w stanie wytworzyć bardzo piękne, wiesz, jakoś tak dziwacznie wyglądające rzeczy. Więc ludzie szukali tłumaczenia, jakby wytłumaczenia tych, tych przyrodniczych zjawisk jakimiś legendami. Stąd się to wszystko wzięło? Przynajmniej większość. Nie no, bardzo, bardzo ładna rzecz. Bardzo ładny mm -hmm. kamień. Bardzo ładny... Podoba mi się ten głaz, to naprawdę ładny głaz. Podoba mi się ten głaz, to naprawdę ładny głaz. <noise> Okej, okay, więc jeśli podobają Ci się głazy, to lecimy dalej, bo... jest pewna... Zobaczysz zresztą. Eee, I mam kolejną postać. Urodzona 1 listopada podczas starożytnego święta Saun, Poczo to jest Święto Początków, to jest to jakby generalnie z czego wzięło, wzięło się Halloween. Mm. Um, wiedźma z Bera lub po irlandzku Kaliach staje się młodsza i silniejsza przez całą zimę, aż do wiosennej uczty, która jest, następuje 1 maja, i wtedy staje się piękną, młodą dziewczyną. Jednak latem jej mocę słabną i znów się starzeje. I tradycja mówi, że ta boska wi wiedźma przyniosła zimę. Ale przerąbane, co? Przynieść zimę? Jakby. Nie, przerąbane, że jesteś, jest, jest stara i, i w przeciągu paru miesięcy staje się młoda i piękna, a potem przychodzi lato i wiesz, no w lato zazwyczaj się najwięcej pokazuje i wychodzi, a ona się znowu robi stara. Nie mówię, że w byciu starą jest coś złego, no, ale wiesz, jest wiedźmą, więc przypuszczam, że nie wygląda jak miła starsza pani, tylko wygląda jak, jak, jak wiedźma. Jak baba Jaga. Jak papajaka. Zależy, kto co lubi, co nie? Bo jak lubisz słońce... Masz rację, Mariusz. Masz rację. To, co powiedziałam było problematyczne. Może, nie, może niektórym podobają się. I jak lubisz słońce, to wtedy masz y, problem, jak jesteś stara, ale jak lubisz zimę, to to jest najlepszy okres twojego życia. To prawda. Chyba nie ma wyjścia, musi lubić tą zimę. Skoro jest, y, wiesz, poginią zimę generalnie. Więc legenda Wiedźmy głosi, że jeśli pogoda 1 lutego, pierwszy dzień wiosny w y, gaelickim kalendarzu jest zła, oznacza to, że Wiedźma śpi i zima wkrótce się skończy. Jeśli jednak dzień jest pogodny, nie śpi i zbiera drewno na opał, aby zima trwała dłużej. Tak więc przez jeden dzień w roku, co jest w ogóle najśmieszniejsze na świecie, przez jeden dzień w roku mieszkańcy Irlandii mają nadzieję, że pogoda pozostanie słaba. I powiem Ci, że mieszkałam tutaj prawie dwa lata i teraz jestem tu z powrotem prawie już pół roku. I generalnie nie wydaje mi się, że jest to takie trudne do osiągnięcia i że nie muszą dużo jakby nadziei w tym pokładać, bo szansa na to, że pogoda będzie słaba, jest bardzo wysoka, bo pogoda jest tu wiecznie słaba. No to u na... Dzisiaj na przykład padało już trzy razy, a teraz świeci słońce. To powiem Ci, że u nas było słonecznie, po 15 stopni, zero chmur przez dwa tygodnie. Piękna wiosna, możesz sobie kurteczkę zimową schować do szafy, cieszyć się życiem. Mm -hmm. Aż tutaj nagle mamy trzy tygodnie mrozów i dzisiaj rano, jak szedłem do pracy, to padał śnieg. A wiesz co ci powiem, że tutaj w zeszłym tygodniu była temperatura 18 stopni, niebieskie niebo i słoneczko, a na przyszły tydzień zapowiadają minusowe temperatury i śnieg. No, to jesteśmy w tym samym froncie zimowym. Mm -hmm. To na, co na rozpoczęcie wiosny. I jak ja patrzę na pogodę i widzę, że trzy tygodnie będzie ciemności, chmur i mroźnego powietrza, to to mi się smutno robi, no. No. Może ta ma mekaca czy coś. Może się, że jej się tak wszystko pokrzeniło. Może. Ale to u Ciebie no, nie powinna mieć takiej mocy. Do, do... No, może mają aż taką moc. A może jest też taka polska wieźma? Baba Jaga. A może wszystkie <noise> wieźmy są w zmowie. Mhm. <noise> No, no jakby, wiesz, jakby wszystkie, nie tyle co są w zmowie, tylko były na jednej imprezie i wszystkie teraz mają kaca. To jest... Bo impreza Wiedźm, a potem kurwa śnieg w kwietniu. To jest logiczne wyjaśnienie, no. Mhm. Jakby... Okay. Poszły no. topić Marzannę, utopiły swoje smutki w wywarze, w eliksirach i teraz musimy wszyscy cierpieć niestety, no. Haha. No, i jeszcze inna legenda głosi, że megalityczne grobowce w Carrowmore i w górach Dartree są właśnie tam, ponieważ gdy, gdy przelatywała nad tamtymi miejscami w fartuchu, wypełnionym kamieniami, przypadkowo je upuściła i rozproszyły się po całym regionie. Także jak <grym> widać, te folklorystyczne irlandzkie postaci mają jakiś, mają jakiś dziwny vibe, jeśli chodzi o kamienie. Ej, może ona była u tego olbrzyma i mówi, ale ładne kamienie, wezmę sobie parę do domu. <grym> A potem, o, ups, o nie, moje kamienie pospadały. I, i, I teraz mamy grobowce megalityczne. Widzisz, wyjaśnienie na wszystko. Widzisz te piękne grobowce megalityczne, to na pewno wiedźmie pospadały kamienie, gdy przylatywała nad tym regionem. No. O, a widzisz tę groblę, to na pewno olbrzym, jak się wkurzył, wrzucał tymi kamieniami. Wszystko jasne. E, miejscowi zarówno bali się jak i szanowali wiedźmę z Bera. Są jeszcze czekaj, że ci przerwę, Są jeszcze budowle megalityczne i to jest Stonehenge w mm -hmm. Anglii. No to to też na pewno był jakiś, nie wiem, gigantyczny kurczak, który przyniósł je tam. Ej, to jest du dużo tego w Polsce też jest. Czego tych megalitycznych Gr budowli, y grobowców, grobowców y budowli, jaski? No to mówię, no to, to, to też ta polska wiedźma przelatywała sobie nad tym. Albo jakiś olbrzym się zdenerwował. Chujawskie piramidy. Nie wiem co, nie, nie wiem skąd mi przyszedł do głowy wielki kurczak, ale sam, <laughs> wizja, te, wizja tego ogromnego kurczaka, nie wiem czemu jest to pierwsza rzecz, którą powiedziałam jeśli chodzi o Stonehenge, ale wizja tego takiego gigantycznego kurczaka, który wciąż wygląda jak kurczak i przychodzi sobie z takimi kamieniami w dziobie i sobie tak układa w takie dziwne kształty. Podoba mi się. To, to wyjaśnia, bo człowiek to by musiał się napracować, żeby kamień na kamień dać. No to w takiej wielkości. No, chyba że to był to gigan... tak, kurczak. Chyba że to był gigantyczny kurczak, więc. <laughs> A więc miejscowi zarówno bali się, jak i szanowali Wiedźmy z Bera. Jako bogini zimy, trzymała w swoich rękach los ludzi, w tym moc życia i śmierci podczas najtrudniejszej pory roku w Irlandii. Pod wieloma względami ludzie w Irlandii wciąż są nawiedzani przez jej obecność. Aby pozostać w jej łaskach, zostawiają jej ofiary, takie jak monety, bibeloty i różne drobnostki. Bibeloty i różne drobnostki to jest jedno i to samo, ale nieważne. Bibeloty to bardziej takie śmieci e... z kieszeni. Oto mój paragon z Lila, Proszę, wiedźmo. I pięć groszy. Kolejna legenda głosi, że wiedźma była kiedyś zwyczajną kobietą, która została zamieniona w kamień. Ja pierdolę. Co z tymi kamieniami? Kamień ten wznosi się nad zatoką kula na półwyspie Bera w południowo-zachodniej -zach Irlandii. I uwaga, mówi się, że kamienna wersja wiedźmy wiecznie czeka na powrót swojego męża. Ma. Ma na na na. na Ma -na, -na, na Ty ty, -ty -ry -ry. Ma na Ma na Więc tak na niego czeka. Um, I generalnie te materiały wszystkie wzięłam ze strony, która nazywa się, zaraz ci powiem jak, bo z niej wyszłam. Um, wildernessireland.com i tam jest dużo fajnych rzeczy, mitów i tak dalej. I na tej stronie z jakiegoś powodu uznali, że napisanie tych dwóch zdań obok siebie będzie miało sens, bo napisali, mówi się, że kamienna wersja wiedźmy wiecznie czeka na powrót swojego męża, Boga Morza. Ponie... I następne zdanie. Ponieważ jest silną i potężną postacią kobiecą, mówi się, że reprezentuje kobiety z Irlandii. Czyli... Jest tak silna i niezależna kobieta, która, ta, której tak tęskno za swoim mężem, który jest w ogóle super, bo jest Bogiem morza, że zamieniła się w kamień i czeka na niego wiecznie. Inspiracja. Można być silną, niezależną kobietą i czekać na swojego męża marynarza, no? Zami w bez ruchu, zamieniona w kamień, na zawsze. Jakby nie było dużo rozrywek w tamtych czasach. <śmiennie> <śmiennie> Zróbmy że można zamienić się w kamień. Jestem wiedźmą w sumie Zamienię się w kamień A tak, a tak mi się nudzi Co mogę mogła zrobić Mój... Powiększyłam wczoraj kurczaka I mi uciekł I nie wiadomo co teraz robi Mam nadzieję, że nie układa jakiś kamień na sobie Nad którymi ludzie będą zastanawiać się przez następne stulecia um... Odwiedziłam olbrzyma Rzucaliśmy sobie kacz kaczki do, do, do oceanu Czy tam do morza Przypuszczam, że to morze. To może zabije się w kamień. No nie wiem. Tak sobie skroluję tego Google z tymi zdjęciami mm -hmm. i znalazłem groby olbrzymów w Polsce, polskie o. piramidy. To jest podcast uczy i bawi. <laughs> Nawet nas. Nawet nas. My mamy piramidy w Polsce i to Co? fajne, o, fajne piramidy. Ale ona wygląda, jakby była taka malutka. Ten płot. Przecież te piramidy. Widziałeś, jakie gigantyczne są piramidy w Egipcie? No tak, no w Egipcie. Piramida mieli... rar. W Egipcie mieli większych olbrzymów no, niż w Polsce. W Polsce ten olbrzym Może być... to miał chyba 1,98 m. Może być olbrzym. Mały? Ale zobacz, Old? ona wygląda, jakby Ty... miała oczka z boku. Czekaj. Ale takie ładne, jeszcze z takimi rzęsami. Poczekaj. Widzę. To jest kolejny. Patrz. O. Ty, to jest blisko koszalina. Patrz, Też, zobacz. Więc, co ja zobacz, robię. No cię uśmiecha. Jestem bardzo ładnym jak... grobowcem. Zalotnie. Jestem malutkim, ładnym grobowcem. Jestem taka malutka i delikatna. Pich mi grobowiec. szalina są te grobowce, to... Już wiem jaki no mam plan na No ty masz trochę bliżej niż ja. No trochę. Dobra, bo zostały mi jeszcze... Um, zostały mi jeszcze dwie... Dwie postaci, dwie historie. Ta jest chyba moja ulubiona, chociaż ta następna jest taka bardziej typowo irlandzka, ta jest totalnie moja ulubiona. A więc selkie, zwane także ludem fok, ludem morza lub syrenami, to morska legenda, która opowiada o półwodnych stworzeniach, półludziach. W wodzie są fokami, fokami, fokami. ale na lądzie zrzucają fokami, ale na lądzie zrzucają skórę i przybierają ludzką postać. I z jakiegoś powodu zwykli ludzie Tacy jak ja i ty, Mariusz. Mają ciężką do odparcia skłonność do zakochiwania się w ludziach fokach. W Dlatego wzięło się to powiedzenie, ale foczka z ciebie. Halo, Justyna. Halo straciliśmy justyda na wizji. Co? Nie, bo masz chyba bramkę szybów ustawioną. Jak głośno się śmiejesz, to zanikasz w tle. I to z mojej strony y, brzmi tak, jakby ciebie coś porwało. Karuzela śmiechu mnie porwała Mariusz. Mam nadzieję, że z mojej strony się to nagrało i będzie słychać ten. Na pewno z twojej strony to się nagrało, więc ja będę miał bekę, jak będę to montował. O. Nie, to był to był typowy mój typowy Wiedźmi śmiech. Także. Sam fakt, że. Wybuchłam tak głośnym, cienkim śmiechem, a Twoją reakcją było Justyna? Halo? Wybacz, Mariusz, ogłuchłeś przez to. Um. Selkie są często widywane przez osoby mieszkające na odległych obszarach przybrzeżnych. Legenda głosi, żeby wyjść na ląd, selkie muszą najpierw zrzucić skórę lub ogon. A jeśli uda Ci się znaleźć tę skórę i ukryć ją, foka nie może wrócić do morza i irlandzki folklor jest pełen opowieści o mężczyznach i kobietach zazwyczaj mężczyznach oczywiście odnajdujących skórę selki i ukrywających ją a następnie poślubiających kobietę selkie. i istnieje wiele znanych historii związanych z selkami w Irlandii jedną z nich jest Taddy Rua O'Dowd wódz klanu, który miał za zadanie znaleźć sobie żonę po objęciu przywództwa w klanie i wybór żony był trudniejszy niż sądził i nie mógł się zdecydować, więc Poszedł sobie na spacer po plaży, żeby sobie pomyśleć o tym, jak to nie może znaleźć żony i natknął się na piękną dziewczynę czeszącą włosy na brzegu morza. Choć była naga, miała obok siebie coś, co wyglądało na magiczny płaszcz. Nie wiem jak rozróżnić magiczny płaszcz od zwykłego płaszcza. Być może ja jako że nie gram wiem. dużo gry RPG, to magiczny mhm. płaszcz zapewne y, błyszczał. Mm. Też mi to wpadło do głowy. A to można wyjaśnić tym, że ten płaszcz był w oceanie, a ocean jest słony i po prostu woda wyparowała i zostały te drobinki <laughs> soli na tym płaszczu. Jak światło padało na ten płaszcz, to ta, ta sól odbijała promienie tego płaszcza. Jak idzie sobie taki ziomeczek i widzi takie rzeczy, mówi: O mój Boże, magiczny płaszcz! <laughs> I wszystko jasne. Rozwaliłeś legendę ludzi Fok. To Ży... tak naprawdę była skrystalizowana sól na płaszczach. Żyjemy w XXI wieku. Nauka. Tak. <gry> Oczywiście wszyscy w Irlandii wiedzieli o ludziach morza, więc ty szybko złapał jej pelerynę, ją, Po czym wyznał jej miłość od pierwszego wejrzenia. W ogóle nie, wspaniale, co nie? No. Ja, ja to bym się od razu chyba zakochała jakby ktoś tak zrobił, bo ktoś zabrał mi moją jedyną możliwość powrotu do domu a potem wyznał mi miłość, to bym stwierdziła ale super Byś siedziała naga na plaży i ktoś by ci kot zabrał już <grym> ci ktoś ciuchy chowa je tam, gdzie nie możesz ich znaleźć potem mówi, kocham cię wyjdź za mnie wiem gdzie są twoje ubrania <grym> e no więc bez rybiego ogona Selkie o imieniu Ewa nie miała innego wyboru, jak odwzajemnić swoją miłość i poślubić go. To jest takie smutne, ja wiem, że się śmieje, ale to jest takie okropne, bo bardzo dużo takich dawnych legend krąży wokół takiego motywu, nie? Ona po prostu nie miała wyboru, no więc musiała wzruszyć ramionami i poślubić strasznego króla tyrana, który ją porwał. Więc razem rządzili ziemiami i wychowali siedmioro dzieci, ale Ewa zawsze tęskniła za morzem. Ciekawe dlaczego. Biedna foka. E... No biedna. Legenda głosi, że chociaż płaszcz celki był dobrze ukryty, jedno z ich dzieci zauważyło e, tego swojego ojca strasznego, okropnego, który sprawdza, czy płaszcz jest bezpieczny, i powiedziało o tym matce. I kiedy wódz klanu był poza domem, Ewa sprawdziła miejsce, o którym opowiadało jej dziecko, i tam znalazła swój ogon. Więc wraz z powrotem ogona, Ewa nie mogła oprzeć się pokusie morza. Uciekła więc z dziećmi do oceanu. Ale że nie mogła ich wszystkich zabrać, zamiast tego zamieniła pięcioro z nich w. I zgadnij, Mariusz, w co je zamieniła? Na pewno nie w foki? Nie. Już po pojawiał się ten a. motyw. W kamienie. W kamienie. <laughs> Sorry, Mordy, wracam do domu, a wy zostajecie kamieniami. A <laughs> z pozostałymi odpłynęła, także wzięła są dwójkę dzieci, a pięcioro zamieniła w kamienie. I niektórzy twierdzą, że początki mitu o Selkiach w rzeczywistości wywodzą się od starożytnych szkockich i uwaga, tu jest wytłumaczenie, także powiedzmy, że byłeś blisko. Znaczy to nie jest jakieś super potwierdzone info, ale bardzo dużo osób się z tym zgadza i tam historyków i tak dalej, że początki mitu o Selkiach w rzeczywistości wywodzą się od starożytnych szkockich i irlandzkich ludów, które miały kontakt z fińskimi lub lapońskimi podróżnikami. Uważano ich za selkie ze względu na używanie płaszczy z foczej skóry i używanie kajaków. Nie wiem, czemu akurat kajakiem się kojarzyły z selkami, ale nieważne. Gdy płaszcze stawały się podmokłe, łodzie zaczynały się zanurzać, więc podróżnicy musieli zatrzymywać się i wysuszyć ubrania, zanim, zanim ruszali dalej. Także no, widzieli ludzi na łodziach, którzy jakby zrzucali z siebie focze skóry. I byli I na byli po, po czym dopiero mogli, tak I dopiero potem mogli ruszyć z powrotem morzem, w momencie, w którym z powrotem mieli je na sobie, więc chyba stąd się po prostu wzięły te legendy. Przy, 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 przyszedł gościu, zajumał, zajumał babce ubrania, schował je, trzymał te ubrania przez 15 lat, i mm -hmm. ona znalazła tą swoją fokę i stwierdziła: Dobra, mogę wracać do domu. Zabrała dwójkę, bo ka kajak był za mały. A wiem, że to jest strasznie śmieszny podcast, ale szkoda mi ty, tych pięcioro, co zostało na plaży i zostało, zostali zamienieni w kamień. No, to jest smutne, Piękne dzieciaczki. Ale sam fakt, dlaczego oni mają obsesję na punkcie tych kamieni? Nie, wiem, mieszkasz tam w sumie ile, trzy lata, cztery? No nie, no na początku mieszkałam. Prawie, prawie dwa lata. Bardzo niedługo brakowało do dwóch lat. Yy, I teraz jestem tu już pół roku prawie. No to może kiedyś zgłębisz temat kamieni. Kamieni. Hmm. Pojedziesz sobie powiem na wycieczkę. Ci, powiem, ci, powiem Ci, że mam w... Kamień. Mają, mają tu, mam, no, mam w domu kamień, który randomowo znalazłam gdzieś w pracy. Ja w ogóle lubię sobie... Wiesz co, jeżeli, jeżeli jest osoba, która kiedyś weźmie do domu jakąś przeklętą, nawiedzoną rzecz bo gdzieś tam ją znalazła na mieście, to ja jestem tą osobą, bo e, znalazłam w, plac, w pracy lalkę Barbie, którą jakieś dziecko zostawiło i jakby ona już tam leżała, to nie jest tak, że wiesz, że to dziecko ją zostawiło 5 minut temu, a ja stwierdziłam, ha, ha, teraz jest moja, nieważne, że płaczesz, tylko ona już tam leżała jakby parę dni i nikt po nią nie wrócił, nikt się nie zgłosił, no więc mi nie tak było szkoda, pewnie gdzieś by poszło na świetnik, to ją wzięłam do domu, ale ona wcale nie, ci później jej zdjęcie. Ona wcale nie jest taką ładną blaską barwi, tylko jest taka trochę roztrzypana i taka podrapana i wygląda w sumie jakby mogła być opętana. I siedzi u mnie na półce przy książkach. A co do zbierania randomowych kamieni, jednak yy, ja jako fan o Jezu, kaszel ciepłych klimatów i lubię spędzać czas na plaży. Yy, jako, że moje korzenie są w górach, to często mi się Wpadają, nie wiem, do oka jakieś kamienie z nadmorza. Masz korzenie w górach? No mieszkamy w Dolnym Śląsku, Halo. Ale <grym> w jakby, sensie, jakby no tak, ale w sensie, ale w sensie tak całkiem, całkiem. W sensie, nie. że masz górali w rodzinie. Nie ja mam. Bo ja mam. Ja mam Mazury w, ten, w rodzinie, czyli bardziej jeziora i żaby. A, okay. I Bo na przykład ja jestem półgóralką. No ale nasz teren jest y, górzysty, nawet y, z naszego miasta jest widok na te na góry, no które tak, są 60 km, i jakby nie zwracamy na to uwagę e, i w tym roku jakby z, zacząłem na, na to zwracać większą uwagę, że no, my mamy górski rejon, tylko że nigdy po, po górach nie chodziliśmy. Mar Mar Mariusz lat 29, 20... no. 8, 9, Mariusz lat 29... Po raz pierwszy mieszkałem w tym samym mieście, praktycznie przez całe życie, spojrzał w górę i stwierdził. O! Góra! Tak! Tak było! Tak było! Tak, idę do pracy, jeszcze ten. Jeszcze jak pracowałem w innym miejscu, czyli jakiś rok temu. Idę i tak podniosłem wzrok i ty, my na horyzoncie góry mamy. Ja. Czułem, o tym nie widziałem. I no, rzadko one się ujawniają. Yy... Zazwyczaj, jak jest bardzo dobra pogoda i nie ma ten, nie ma chmur ani smogu miejskiego, mm, to, to, można, to można je zauważyć. Za je widać, no. A tak one znikają nam z tego, z pola widzenia. I byłem, tak byłem w szoku. No, pierwszy raz w ogóle w górach byłem w tym roku. I to dwa razy. I podczas zimy, nienawidzę zimy. Ale fajnie się wchodzi w górę podczas zimy. Chyba, nie uda Chyba jeszcze nigdy nie wspinałam się zimą w góry, w sensie tak, że był śnieg, ale uwielbiam góry. To być może dlatego, że ja mam naprawdę tak fest, fest korzenie w górach, bo moja babcia jest góralką. Mój dziadek był góralem. Yy. I połowa mojej rodziny właśnie jest totalnie z tego. Tam, co są okolice Nowego Sącza, totalnie górale. Moja babcia ma ten taki typowy góralski akcent przecież. Nie potrafi powiedzieć słońce, tylko mówi słońce. Albo nie mówi koń, tylko mówi koj. A te ciekawostki. No. Um, dobra. A więc ostatnie. Prosiłeś o skrzaty. Skrzatów nie dostaniesz, ale dostaniesz. Um, bardziej chodziło mi stworzonka. bardziej mi chodziło o leprykony, ale. No, Nazwanie, ich, tak, skrzatami, nazwanie ich skrzatami jest trochę takie nie wiem, że by się odwaziły? No, chyba tak. Leprykon jest ładniejszą nazwą. Okej. Okay. Będę pamiętać, jeżeli kiedykolwiek zrobił nich odcinek. <laughs> Więc w irlandzkim folklorze, uwaga, ja tutaj sobie utrudniłam zadanie, bo dałam sobie irlandzkie nazwy. Generalnie, bo w ogóle bardzo niewielu Irlandczyków, przynajmniej z tych, których znam, faktycznie mówi po irlandzku. Nie ma Ale tego filmowego uży... akcentu. Co? Tego filmowego nie, nie ja nie mówię o akcencie irlandzkim, ja mówię o irlandzkim języku. A. Wiesz, że jest osobny język irlandzki, prawda? Teraz że już angiel... że... Nie wiedziałeś? Angielski nie jest ich, znaczy wiadomo, że tutaj teraz oficjalnym językiem jest angielski, ale na przykład jak jedziesz autobusem, czy tramwajem, czy jak masz jakieś ogłoszenia, czy jakieś tablice gdzieś, to zawsze jest obok wersja irlandzka w języku irlandzkim, bo jak to jest ich język. Byłem w Irlandii raz, jak miałem 17 lat i jakby nie zwracałem na to uwagi. Więc... I na przykład, o tutaj Ci wyślę co teraz, to, co teraz przeczytam. To, są, to jest to stworzenie, o, te, o którym teraz będę mówić i tak się zapisuje jego nazwę. To jest po irlandzku, nie po angielsku, tylko po irlandzku.

to znaczy aż do przybycia plemienia celtyckich wojowników, którzy zaatakowali i wygrali wojnę z, uwaga, wróżkami, ostatecznie zepchnąwszy je do podziemia. E, Tuatat i Deinen użyli swojej wrodzonej magii, aby stać się szyi, czyli dzisiaj znanymi jako wróżki lub małe ludki. <grytanie> małe ludki. E, jak większość zjawisk folklorystycznych, wróżki są często używane do wytłumaczenia różnych tajemniczych wydarzeń, o czym mówiłam wcześniej, czyli na przykład, jakieś wszelakie przedchrześcijańskie pomniki wielkich rozmiarów, no to zniosły to wróżki. Pech i choroby, ktoś obraził wróżkę. Ktoś zniknął, no wróżka na pewno go porwała. Czyli ogólnie rzecz biorąc, najlepiej unikać wkurzania wróżek, bo kto wie, co mogą zrobić. No, w Supernaturalu eee. wróżki były skurwiałe. Wróżki? Czy nie? No. Mówisz o wieźmach czy o wróżkach? O, o wróżkach. Musisz im wysypać. Tak, były wróżki. Pamiętam to! Musisz im wysypać cukier, bo muszą policzyć każdy ten. Ziarenko Wszystkie cukru. Ziarenka. Tak, i dać im śmietany najlepiej dwunastkę, bo najlepiej kopie. To my o tym mówiliśmy. Pamiętam o tym, mówiliśmy o tym podcaście. Kiedyś tam, gdzieś tam. Pamiętam. Zapewne, to. zapewne o tych, o potworach świątecznych. Tak. <laughs> tak. Um, więc tak. Wejścia do światów wróżek są wszędzie. Jaskinie, grobowce, kurhany, forty, a nawet dziuple i korzenie drzew. Samotne drzewa głogu są często określane jako drzewa wróżek. Niektóre Halo, miejsca zamieszkane przez wróżki są widoczne tylko <noise> ludzi, Czy Czyżbyś obraziła jakąś wróżkę? są widoczne tylko raz na 7 lat na przykład. Jednym z takich miejsc jest Mamy problem na łączu. Bajkowa wyspa, która podobno znajduje się na wybrzeżu Causeway w pobliżu wyspy Ratlin. Także... Jest wyspa, legendarna wyspa wróżek, która pojawia się w Irlandii tylko raz na 7 lat. Co jest w ogóle super, moim zdaniem. I bardzo chciałabym Baza do Justyny, bardzo chciałabym baza do Justyny. ogarnąć odbiór, i gdzieś tam pojechać sobie na jakąś wycieczkę i zobaczyć tamten. czy znaczy, wiadomo, że nie oczekuję tego, że ta wyspa się przede mną pojawi, bo to legenda, ale wiesz, pojechać raz, i dwa, zobaczyć tamte okolice we wczesnych czasach chrześcijańskich A nie to jest u mnie problem maniją, straciłem z dostęp z do internetu wielu ludzi ta wiara przetrwała do dziś W rzeczywistości wciąż są ludzie którzy twierdzą że widzieli wró wróżki Rolnicy i właściciele ziemscy często orają i koszą wokół miejsc uważanych za forty wróżek aby nie narazić się na ich gniew I uwaga w 1999 roku zmieniono trasę nowej autostrady aby uratować bajkowe drzewo Strach przed wróżką? Zemry, tak jest, ja jak denerwujecie wróżki. Projektów chroniących te miejsca dziedzictwa i pomniki. Folklor odegrał większą rolę w ochronie tych zabytków i drzew niż oficjalne instytucje państwowe. Czajsz? Strach przed wróżkami. Odegrał większą rolę w ochronie zabytków niż instytucje, które zajmują się ochroną zabytków. Halo? <laughs> Mariusz mi zniknął. Nie, Mariusz! Wróżka go zajebała. <laughs> o nie, zostałam sama. Problemy techniczne. Problemy techniczne. Mariusz właśnie wysłał mi zdjęcie ładującego się Discorda i napisał wróżki, się zdenerwowały. Tak? Myślałam, Mariusz. Więc teraz jestem ja i komedia jednej osoby. Ha, halo, Justyna. da? Halo? Y, używam telefonu. <laughs> <laughs> Jakby. Nie, nie, nie wiem czemu, Aha. ale chyba wróżki się zdenerwowały i odcięły mi dopływ internetu. Ale to jest to samo, co powiedziałam od razu, jak zniknąłeś. Powiedziałam, że wróżka cię porwała. A co jest co jest najlepsze, ja internet mam, tylko Discord mi nie działa. Aha. I musiałem się przerzucić na łącze w telefonie. Ale Ej. normalnie nagrywasz się dalej? Tak, normalnie się nagrywam. Po prostu powiedziałem: Halo, Justyna, straciliśmy łącze. I napisałem: Raz, dwa, trzy. Justyna, gdzie jesteś. I mi wiadomość się nie wysłała i mówię, o kurde. Chyba, o, chyba zdenerwowałem wróżkę. <laughs> Okej, okay, to w momencie, w którym Discord się ogarnia, mogę czytać dalej? Yy, tak, możemy kontynuować. Ja będę siedział na telefonie. <laughs> ale, ale... To ale to była presja dla mnie, Mariusz. <laughs> Zostałam sama. <laughs> ale po powiem ci szczerze, że jak nagrywaliśmy poprzedni odcinek mm -hmm. i i gadaliśmy sobie tak yy, z dupy mhm. między nami, to zero problemów. Zero. Ale jak zaczynamy gadać o jakichś nadprzyrodzonych istotach tak. i zaczynamy cisnąć bekę, tak. to coś się dzieje. Mhm. A tym się właśnie tłumaczyło takie rzeczy. Wróżki przynosiły pecha, czyli takie drobne, delikatne jakieś niepowodzenia. Wróżki. Mariusz. Czyli jak stracicie. Dostęp do internetu to, to wina wróżek. To wróżki. Przepra Przepraszam, wróżki, serdecznie, że was nazywałem skurwiałymi stworzeniami. Jakby. Moi drodzy słuchacze, yy, to nie jest ustawione. Straciłem dostęp do internetu po słowach, jak zacząłem się śmiać yy, z wróżek. I. <słuchaj> <słuchaj> możecie nam wierzyć, czy też nie. Mariusz, ale Mariusz, słuchaj, przynajmniej nie zamieniłeś się w kamień. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze, że nagrywamy nasze audio yy, dwoma różnymi mikrofonami. Mm -hmm. yy, dlatego jesteśmy... Mam nadzieję, że nie, nie dałaś pauzy. Nie, nie dałam pauzy. Stwierdziłam, że mo, niezręcz, moja niezręczna cisza musi zostać udokumentowana, więc będziesz miał na pewno bekę ze mnie próbującej poskładać dwa zdania razem, gdy zostałam sama. Spoko, spoko ja też mam niezręczną ciszę, to będzie coś śmiesznego. Nikt, nikt się tego nie spodziewał. Zaczęli nagrywać podcast, pierwszy odcinek trzeciego sezonu, już problemy techniczne. Okej, okay. więc tak. Istnieją niezliczone historie o ludziach, którzy widzą wróżki, wchodzą z nimi w interakcję, a nawet sami odwiedzają świat wróżek. W wielu opowieściach wróżki żyją podobnie jak Irlandczycy uprawiają ziemię, pracują i imprezują. Zgodnie z irlandzkim folklorem i tradycją, ludzie i wróżki często się mijali. Sztuką było dogadać się z nimi i nie robić niczego, co zwróciłoby ich uwagę, Mariusz. Zastosowano pewne metody, by utrzymać wróżki na dystans, girlandy z nagietków, lub notatki. I pierwiosnków przy drzwiach, a akurat teraz wiosna, także zbieraj pierwiosnki, to już będziesz miał internet. Drewno jesionowe, jarzębina i tarnina, czy worek koniczyny na szyi były środkami ochrony przed wróżkami. Innym sposobem było odwrócenie płaszcza na lewą stronę, kiedy przychodzisz obok wróżki. Podobno też nie przepadają za żelazem, solą ani chlebem. I istnieją relacje o tym, że wróżki kradły ludzi. I chciała lub... co. i to zdanie trochę wywołało we mnie ciarki, bo do tej pory to jest haha, hihi, hi, śmieszne legendy. Ale tutaj jest tak. Istnieją relacje o tym, że wróżki kradły ludzi, ich ciała lub umysły, lub jedno i drugie. Tak bardzo jak rozumiem ukradzenie czyjegoś ciała, czyli porwanie kogoś fizycznie. Co do cholery znaczy ukradzenie czyjegoś umysłu? Nawiedzenia, opętania. Przez wróżkę? Kurde, nie, czyli nagle, nie wiem. Czyli jakie... nagle na przykład twój nie wiem. Jesteś sobie takim Irlandczykiem żyjącym te dalekie dekady temu, i w pewnym momencie twój syn czy nie wiem, twoja żona, twoja siostra, ktokolwiek zostaje opętany przez wróżkę i przypadkowo wysypujesz szklankę cukru, a ona siedzi przez następne 14 godzin i liczy ziarenka. Cugier w tamtych czasach był bardzo drogi. No to dobra. No to długo by jej to nie zajęło. To przez, to przez pół godziny liczy ziarenka. Um, I więc tak. Jeżeli ktoś miał szczęście, wracał bez żadnej interwencji. Problem polega jednak na tym, że w baśniowym świecie czas działa inaczej i jedna noc może równać się z ludzkim rokiem. To jest lipa. Tak jak w Riku i Morty ten odcinek. Co on tam wracał? Co ten, co, co jakieś tam parę minut, a tam mijały już długie lata. When were you born? Um, mówiono, że wróżki zatrudniały ludzi do pracy dla nich przez rok lub 7 lat. A jeśli spędzisz 7 lat z wróżkami, wrócisz z magicznym prezentem, bo cyfra 7 jest ważnym symbolem irlandzkiego folkloru. I ci ludzie wynajęci do pracy, albo jako służący lub robotnicy rolni, często wracali z ostrzeżeniem, aby nie mówić o swoich doświadczeniach i nie wskazywać ani nie rozpoznawać wróżek. Tak, w sensie nie, nie mówić ludziom, kto w ich wiosce jest wróżką. I zaniechanie tego zwykle skutkowało karą, taką jak utrata głosu lub pamięci. I to jest moje ulubione, bo ta historia tłumaczy, dlaczego niektóre osoby znikały w czasie żniw, kiedy ich praca była najbardziej potrzebna. I wracały jakiś czas później, przysięgając, że zostały porwane przez wróżki i nie mogą nic więcej powiedzieć. <laughs> następnym razem. Wy... Stary, ja jestem w Irlandii. Następnym razem nie pójdę do pracy przez cały tydzień. Nie będę odbierała telefonów w ogóle totalnie odkleję się od rzeczywistości, a potem wrócę i powiem. Porwały mnie wróżki. Nie mogę powiedzieć nic więcej, bo stracę pamięć, głos albo umysł. Przykro mi. Bycie niewolnikiem dla wróżki. Przez 7 lat. Przez 7 lat. I podobnie jak ludzie, wróżki lubiły dobrze się bawić, lubiły imprezy, bankiety i picie. Mówi się, że w fortach wróżek odbywały się uroczystości, dlatego traktowano je z szacunkiem i ostrożnością. I gdyby wróżki, Mariusz, zaprosiły cię do bajkowego fortu. Chociaż nie wiem, czy teraz to zrobią, po tym, jakie tak brzydko nazwałeś, mógłbyś podróżować, mógłbyś podróżować do ich świata, kiedy tylko chcesz. I mogłyby nawet przetransportować się do innych części Ziemi. Chociaż trzeba było uważać, ponieważ czas nie zawsze działał tam, jak mówiłam, tak samo i można było stracić lata swojego życia. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli odrzuciło się takie zaproszenie wróżek, to było gwarantowane, że nigdy więcej nie pozbędziesz ich się ze swojego życia. I swojego domu. I przypuszczam, że swojego umysłu też. I na tym zakończę moje opowieści o irlandzkim folklorze. A to jest tylko tylko sam wierzch gigantycznego jakby zbioru tych różnych historii. Ale stwierdziłam, że te mi się najbardziej podobają. I to były też te, które były na tej stronie, którą przeglądałam. Nie będę się wyrażał źle yy, o wróżkach już. Lekcja z, dzisiejszego, lekcja z dzisiejszego odcinka. Nie mówimy źle o wróżkach. No i To jest najgorsze, że jak Cię zaproszą, a Ty odmówisz, to jakby wchodzą do Ciebie na chatę i... A jak nie odmówisz, to musisz dla nich robić przez 7 lat. No Wtedy Cię wprowadzą ty... do baśniowego świata. Mm -hmm. Ten baśniowy świat nie jest taki baśniowy. Jak no, musisz nie, pracować no. jako niewolnik przez 7 lat za magiczny prezent. A, jeszcze tam było wspomniane, akurat tego nie wypisałam, ale było wspomniane, że generalnie one płaciły w takiej walucie, która znikała, jak przychodziłeś do ludzkiego świata. Że <noise> płaciły ci znikającymi magicznymi pieniędzmi. Czyli przez 7 lat pracujesz dla wróżki, która ci płaci pieniędzmi bez pokrycia w twoim realnym tego świecie. Mm -hmm. Możesz wydać te baśniowe pieniądze tylko w baśniowej krainie, mm -hmm. a jak wrócisz do siebie, bo załóżmy, dobra, 7 lat w Polsce. Mm -hmm. w, w Polsce co ja gadam? 7 lat. <grym> a, ja, a, ja, a ja nie wiem, bo ja myślałam, że jakąś analogię będziesz robił, więc siedzę i. No, Okej. Okay. <grym> Ciekawa jestem, <grym> gdzie z tym mi zmierza chodzi, <grym> mi, chodzi, mi chodzi o to, że 7 lat w realnym świecie, czy 7 lat w baśniowym świecie? Mm -hmm. wow, wow, czekaj Mariusz, czy ty sugerujesz, że świat wróżek nie jest realny? czy ty znaczy, znowu ją ja, uważasz? ja sugeruję, że świat wróżek jest realny, bo mm -hmm. jakby przywróciły mi internet <śmiech> 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 tylko się zastanawiam na tej umowie jak ci płacą no. baśniowymi pieniędzmi które okay. znikają w realnym świecie a ty przechodząc do baśniowego świata masz zakrzywienie czasoprzestrzenne i no. jeden dzień to załóżmy jeden rok u nas, czyli mamy 365 dni w roku, to jest jeden rok w baśniowym świecie, czyli 356 lat w naszym świecie. To już po roku czasu, roku pracy dla wróżek, nie opłaca się wracać do realnego świata, bo raz, nie masz pieniędzy, dwa, jesteś martwy, <grym> trzy, no nie. Ty nie jesteś martwy, ale wszyscy, których znałeś. A są. No to nie jest trzy... tak, że ty wracasz i nagle też jakby transportujesz się tak, że mija 365 lat i ty już jesteś taki stary, że wiesz, przechodzisz od razu do tego ludzkiego świata i momentalnie roz, rozpadasz się w tył, co nie? Bez pieniędzy i bez życia. Dobra, bez pieniędzy to... i bez mięśni. Czyli 365 dni to jest jeden rok wróżkowy razy 7 lat na polu, to daje nam teleport w czasie na 2492 lata. Więc jakaś, jak, jak, jak jakiś Irlandczyk poszedł pracować dla wróżek, w momencie, kiedy Chrystus się narodził, to wróci do nas za jakieś... Yy, 249... Odjąć 2022. Poczekaj, moje umiejętności. Ja tak się rad... nie znam. Ja nie jestem dobra z matematyki, więc ja, ja, ja też Ci nie po prostu jestem. wszystko, co mówisz, to totalnie łekam, co nie. Dwa... Nauczyłem się liczyć w pracy, bo teraz muszę liczyć w pracy. Zabrzmiało <laughs> brzmiało to tak bardzo sputno. Czyli najbliższy niewolnik, który jakby przepracował te 7 lat i zyskał magiczny prezent, czy tam magiczną nagrodę, wróci do nas za 470 lat. Wow! Kurde, to nie mnie w ten. Chyba, że wymyślą do tego czasu jakieś coś, co będzie mogło, nie wiem, przechować nasze mózgi w stanie nietkniętym. To nie będziemy mieli z nim kontaktu. No bo za tyle lat no to już Wie, staram się pić te elektrolity i brać witaminę B12, ale nie wydaje mi się, że to żyje. 427 lat. No, to dopiero po całym tym. Chyba, że ludzie wcześniej, jakby zaczęli handlować z wróżkami, to już mogli wrócić niektóre jednostki. Mm. No tak właśnie, na... przed Chrystusem. Tak, na, na chłopski. Chłopski rozum, czym jest rok mm -hmm. w ogóle. Czym są lata. Bo w Chinach jest 3000 któryś tam rok, więc jakby no nasze, nasze życie to jest kłamstwo, moi drodzy. <grym> Taka konkluzja, generalnie. I jakby podsumowanie tego podcastu jest takie, że jeśli wróżka was zaprosi do baśniowego Świata i daj wam kontrakt na magiczną nagrodę, którą odbierzecie za 7 lat, nie opłaca się. Nie, nie. Jakby zero pokrycia i ich waluty w naszym świecie. To, to raz. Dwa. Wrócicie za dwa i pół tysiąca lat. Nie wiadomo, czy Ziemia jeszcze będzie w ogóle istnieć. A się no, jakby wydaje, się te, Teraz, jakby się poszło, nie ma takiej opcji. Wydaje Wracasz mi się, że, i momentalnie zostajesz wciągnięty przez czarną dziurę. Tak. Wydaje mi się, że jeśli skończy Wam się kontrakt i słuchacie tego podcastu w baśniowym świecie, to. Nie Czy ma mają filmy w Baśniowym świecie? Czy mają ludzki internet w Baśniowym świecie? Jeżeli jakaś mają... wróżka tego słucha, yy, proszę zostawić komentarz. Na, na pewno mają hakerów w Baśniowym świecie, bo wyłączyli mi internet. <ścoughs> Więc. Tyle, ja ty, ty, tyle mam do powiedzenia. To jest moja konkluzja na temat pierwszego odcinka trzeciego sezonu. Możecie napisać. Wy w komentarzach, czy byście jakby podpisali taki kontrakt? To jest gorszy kontrakt niż kontrakt z diabłem. Te Bo są jak podpisujesz od... kontrakt z diabłem, to przynajmniej coś dostajesz za to. Od razu. Nie? Fakt na całe życie, później umierasz i... i, i ten Fakt faktem, cierpisz ogromne tortury przez wieczność, ale przynajmniej do końca swojego życia. Coś tam. Żyjesz jak król. No. A podpiszesz kontrakt z wróżką, to nie dość, że przez 7 lat pracujesz w polu za baśniowe pieniądze, które znikają. To jeszcze nie dają ci gwarancji, że wrócisz do swojego świata, a on jeszcze będzie istniał, co nie? Mhm. Bez sensu. Mariusz, uważam że, uważam, że powinieneś założyć organizację obronną ludzi pracujących dla. Jakieś związki zawodowe dla ludzi pracujących dla wróżek. <laughs> Powinni zostać prezesem. Pozdrawiam widzów, co teraz będą mieli rozkwinę przez cały dzień. <laughs> I Będziesz ja też sobie pozdrawiam. Siedzieć? Tak, o, ściągną słuchawki i sobie pomyślą, co za gówno ja przesłuchałem. <laughs> I. Artur. Podpisałbyś baśniowy kontrakt, byś pracował dla wróżek? <laughs> za baśniowe pieniądze czy nie? Dobra, dziękuję bardzo. O, do widzenia.